強いな, Majuは. Jesteś bardzo silna, Maju. Omae wa tsuyoyo. Jesteś silną osobą. Dobra, i teraz... Mam cię! Puszczaj mnie, ja... Muszę znaleźć Shiga i pozostałych. Ej, no serio. Nie, puszczaj! Pochwyciły mnie jego zimne, martwe dłonie. Chwycił mnie za nadgarstki i absolutnie nie zamierzał puścić. Okej, jesteś taka ciepła. Chcę poczuć więcej. O, i wtedy nagle pochwycił moje włosy i zaczął gwałtownie pociągać za nie, tak mocno jak był w stanie. Przestań! Okej. Boże, to boli. Krzywdzisz mnie. Przestań, proszę. I nagle... okazało się, że nie jestem w stanie oddychać, ani mówić. Ta dłoń, która wcześniej chwyciła mój nadgarstek, teraz pozbawiała mnie życia, ściskając moją szyję z niemalże nadludzką siłą. Nie mogę oddychać. To jest tylko dziecko! Jak może być taki silny? Siłownia, te dzieci coraz wcześniej zaczynają, nie? Przez krótką chwilę mogłam poczuć lodowate dłonie na moim ramieniu. I wtedy, tak po prostu, mój cały tułów został wygięty w tył pod nienaturalnym kątem. Usłyszałam dźwięk przypominający pęknięcie albo trzaskanie ogromnego homara. I nagle poczułam gwałtowny ból, który przeszył całe moje ciało, niczym wstrząs elektryczny. A mnie całą zalał pot. Przestań! No i właśnie złamał kręgosłup. Moje ciało, równie niepewne jak zareagować na tak silny ból, uderzyło we mnie nudnościami. Ktokolwiek, proszę. A oczywiście, że będzie gwałtownie. Nie rozumiem. Co się ze mną dzieje? Czy ja umieram? Jak wiele osób było ze mną w tym pokoju? Byłam w stanie poczuć dotyk niezliczonej liczby dłoni, a niektóre zdecydowanie nie należały do dzieci. Kim byli ci ludzie? I jak wiele z nich mnie trzymało? I wtedy kolejna dłoń chwyciła mnie za kostkę. Z równie potężną siłą co wcześniej, moje nogi zostały pociągnięte w różne strony. I wtedy... z głośnym pęknięciem oderwał się od moich bioder.
Moje kończyny albo już zniknęły, albo były ledwo doczepione do mnie. Byłam jak wyrzucona kość, albo zabawka, którą nie mieli skrupułów, żeby popsuć. Well. Już to było chyba gorsze od roztrzaskania na ścianie? Oczywiście, że pierwsze złe zakończenie. Chyba po prostu uciekamy? Te ucieczki. Dobra. Tu jest kolejny szkielet, który właśnie się rozkłada. Sądząc po rozmiarze i uniformie, to najpewniej albo z podstawówki, albo z klasy średniej, student. I to chłopiec. Mamy ID. Kolejny? Co na litość boską się tu dzieje? Oj. O, i wypadł z niego kawałek papieru. Nie tak dawno temu życzyłem sobie, żeby ktoś pozwolił mi zwalczyć codzienną nudę, której doświadczałem w życiu. Zgaduję, że powinienem uważać, czego sobie życzę. Teraz wszystko, czego pragnę, to wrócić do tego spokojnego, nieskomplikowanego życia, które wiodłem w domu. Te dni spędzone na śmiechach, uśmiechaniu się, płakaniu, może to nie ma wielkiego znaczenia, ale to było moje życie. Teraz pozostało mi tylko cierpienie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bolesnym jest to, by przeżyć chociaż jeden dzień bez czegoś do jedzenia. I tak bardzo chce mi się pić. Jakbym mógł umrzeć w każdej chwili. Mamusiu, proszę. Potrzebuję obiadu. Cóż. Los można odmienić. Na gorsze, nie? Oczywiście, że na gorsze. Łatwo powiedzieć. A ty masz dostęp na basen. Tam przegapiłam jeden skręt, ale sobie zaraz tam wrócimy. Nie wiem, czy chcę być z nim przy wyjściu. Dobra, zobaczmy sobie wpierw tu. A nie, to prowadzi dalej. Dobra, to zajrzymy na basen. Ich tu jeszcze nie było. Mówię oczywiście o Kishinumi i Ayumi. Tu naprawdę nic nie ma. Chodź, utopimy się. Ten deszcz. Nie, naprawdę. Ta gra byłaby lepsza do eksplorowania w pierwszej wersji? Basen jest aktualnie bezużyteczny. Na to wychodzi. No ale dobra, to mamy odhaczone. A,
Aha. Nie da się pójść dalej. Zgaduję, że deska nie pomoże, bo to tak wygodnie ograniczy nam teren. To w takim razie tu na górę? Czasami ta perspektywa jest tak dziwna, nie wiem, czy ona się czołga po tych schodach. Nic. Czemu ciągle mam wrażenie, że nie wiem, zobaczę Saichiko czołgającą się po suficie jak z tych licznych horrorów. Gdzie te dzieci wyginają się pod nienaturalnym kątem i przypominają pająkanie. Nie, nic. Nic. Dobra. Mamy klasy. Ciekawe, czy znajdziemy notatkę Ayumi. Jakby, come on. To nie jest ten przebieg, gdzie ona od razu zginie, tak? Naprawdę tu nic nie ma. Od pani Shinozaki, szkolnej pielęgniarki. Jeżeli bawisz się na szkolnym placu zabaw podczas swojej przerwy, nie zapomnij wyszorować ust i dłoni, zanim wrócisz do klasy. Tutaj mogą być zarazki. Powiedzmy. Zwłaszcza mycie buzi. Aż dobra, to są dzieci, nie wiadomo co one jadły w międzyczasie. Dobra, kolejny szkielet. Tym razem mamy do czynienia z dziewczynką. I kolejny name tag. Po całej podłodze są rozrzucone ponumerowane strony. Wyglądają jak strony wyrwane z zeszytu. No i poza tym sam zeszyt leży kawałek dalej. Większość stron jest przesiąknięta krwią, a inne nasiąkły innymi płynami. Okej, przez co ledwo da się je odczytać, ale da się wychwycić kilka zdań. Z pewnością ma silne uczucia względem niej od dłuższego czasu. Jest boskim darem dla kobiety. Okej. Rzeczy tylko dlatego, że on jest dobry w sporcie. To opuszczone przez Boga miejsce. Gość, który widzi ją w ten sposób. Jeżeli on czegoś spróbuje, przysięgam, że nakopię mu do dupy. Okej. My znajdziemy wyjście i wrócimy do domu razem. Pomyśleć, że muszę... Boję się. Piszesz o swoim najlepszym przyjacielu, co? Wygląda na to, że przybyła tutaj z przyjaciółką i przyrzekła, że będzie ją bronić przed kimś, kogo znały, ale... Shik, wszyscy inni... Jesteście tutaj, prawda? Źle się czuję, że to zabieram, ale ten notes może być przydatny, by mieć go pod ręką. Może wpadnę na jej najlepszą przyjaciółkę albo tego chłopaka. Jakby nie była w takim stanie rozkładu, pomyślałabym, że to jest jedna osoba z grupy naszego szalonego przyjaciela. No ale... Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby jej to zabierać.
Dobra, no 1B nie wejdziemy. Los nigdy się nie zmienia. No, to już dwie sprzeczne informacje, halo. Ktoś jeszcze? Ej, bo ja już pół szkoły obeszłam, a tu nikogo nie ma. Okej. Jakie to dziwne. Mam wrażenie, że mogę oddychać trochę łatwiej w tej klasie. Może Shik i reszta tutaj byli. Z pewnością. A może to po prostu moje pragnienie. No tatka? Tatka. A nie, zardzewiały klucz. A obok jest notatka. Nie wykorzystywać pod żadnym pozorem, bierzemy. Ciekawe, dlaczego jest. Moja przekorna natura mówi, zapisz? I weź. Wiem, że notatka mówiła, żeby go nie wykorzystywać. Ale ten klucz może być ważny. Powinnam go ze sobą zabrać, tak na wszelki wypadek. Tak, wykorzystam go przy pierwszej okazji. Coś utknęło w zniszczonym szkle w tej szafce. W drzwiach tej szafki. To wygląda jak ludzka skóra i włosy. No dobra. Na tyły się nie dostaniemy. Dobrze, to jest to, przez co nie mogliśmy przeskoczyć. Jesteśmy po drugiej stronie. To jeszcze wyżej. Is anybody out there? No halo. Ja już nie mam czego macać. Nic? Naprawdę? To na górę. Chociaż mam pomysł. Ale wątpię, żebyśmy teraz szli do drugiej szkoły? Nic? Naprawdę nic? No dosłownie nic. Pokój referencyjny brzmi jak plan. A są zamknięte. Ale klucz? Nie. Więc chyba tylko jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy? Siema. Tutaj są szczątki, opak i kawałek papieru. Może on był atletą? Okej. Okay. Jego głowa została całkowicie oderwana od ciała. Tutaj jest nie za dużo krwi na podłodze, ale to nadal nie wykluczy tego, że to była przyczyna śmierci. Dobrze. Mamy ID. Nie. Nie chciałem, żeby to się wydarzyło. Ja tylko... Chciałem ci powiedzieć, jak się czuję.
Ale wtedy musiałeś sobie pójść i umrzeć. A może i to? Może to jest ten chłopak? Czy on ma jakiś związek z tą martwą dziewczyną, którą widziałam wcześniej? Noszą te same uniformy. Mam wrażenie, że coś mi umyka. I to przyprawia mnie o ciarki, ale może powinnam wrócić i sprawdzić tamto ciało bardziej uważnie. To brzmi jak bardzo zły pomysł. Ty już sama postanowiłaś, nie? Źle się czuję robiąc to, ale naprawdę muszę ci się przyjrzeć bliżej. Lubię zapisy w takich grach. Tak, tutaj jest ten scyzoryk. Okej, czyli ostrze jest stępione i pokryte krwią. Jest jasne, że nie da się już go więcej użyć. Ale wygląda na to, że to właśnie to zostało użyte, żeby ją zabić. I tutaj jest naklejka, na której jest imię. Może to imię właściciela? Ayaka Shimizu. Zaraz, tam jest martwy chłopak, tu jest koleżanka, a tamta miała notes, w którym mówiła o koleżance i chłopaku, którego nie chciała, żeby się zbliżał. Notatnik, który podniosłam wcześniej, nagle wypadł mi z rąk. I pomimo tego, że powietrze w pokoju było całkowicie nieruchome, strony zaczęły przerzucać się, gdy tylko uderzył o ziemię. Większość była pusta. Ale ostatnia strona zawierała kilka pośpiesznie zapisanych linijek. Hina jest moja. Zawsze będę ją chronić. Zawsze. Nie zamierzam przegrać z facetem takim jak ty. Cholerny Amano. Hina wydaje się mieć na nim crusha. Czy ona zabija przyjaciółkę ze zdrości o faceta? Co w takim razie z moimi uczuciami? Nie mogę tak po prostu odpuścić dla kogoś innego. Zmieniłam zdanie. Ona zginie wcześniej. Hina, kocham cię. To jest ID. Musi być jej. I tutaj są pełne wahania na bezgrane litery. Ciężko stwierdzić, co zostało użyte, żeby je zapisać. Ale zdecydowanie nie wyglądają, jakby zostały wykonane z pomocą atramentu albo ołówka. Nie jesteś przyjaciółką. Nie jesteś przyjaciółką. Jesteś dupkiem. Zboczeńcem. Nie dotykaj mnie. Nie mów, że mnie kochasz. Brzydzę się tobą. Nasza przyjaźń nieskończona. Jak mogła? Do tej martwej dziewczyny, nic więcej. To absolutnie okropne. Shik, nie mogę tego znieść. Nie chcę być w tym miejscu. Nawet nie chcę na to patrzeć. Ale zdecydowałam się zabrać książkę z ID. Pomyślałam, że może się przydać. I zrobię wszystko, co będę musiała, jeśli w zamian zobaczę Shiga albo kogokolwiek innego. To takie smutne widzieć, że coś takiego wydarzyło się między przyjaciółmi.
Mam nadzieję, że przynajmniej jesteś w stanie odpocząć w spokoju. Przyjaciel, zgaduję, że pomimo tej sytuacji, mimo wszystko jestem pobłogosławiona. Moi przyjaciele są szczęśliwi, zabawni, piękni. Chciałabym ich zobaczyć. Jestem ciekawa, gdzie teraz są. Och. Oj, Maju. Co teraz? Ten klucz będzie tutaj? Czy to... Maju, słyszysz mnie? Jeśli tak, proszę, powiedz coś. Jestem tutaj, Shig. Jestem tutaj. Słyszysz mnie? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Poczekaj, Shig! Nie zostawij mnie! Jestem tutaj! Wołanie ustało. Jego głos zaniknął. Musiał odejść zbyt daleko. Czy mój głos do ciebie nie dotarł? Nie byłam wystarczająco głośna. Nie mógł odejść daleko. Shig, jeżeli mnie słyszysz, powiedz coś. Którą stronę? Ten klucz. A, aha. Nie no, spoko. Chyba utknęłam. Dobra. Shig, gdzie ty jesteś? Wszędzie cię szukałam. Czy ty w ogóle tutaj jesteś? Ja tylko chcę cię zobaczyć. Nie, nie, przestań, Maju. Jeżeli zaczniesz płakać z takiego powodu, pomyśl, jak później Shig będzie się z ciebie nabijał. Kolejne trzęsienie. Trzęsienie było tak intensywne, że nie byłam w stanie ustać. Upadłam ciężko na tyłek i mogłam tylko obserwować, jak moje ID wyślizguje się spod mojej spódniczki i wpada prosto do dziury. Oh. Kawałek papierowej lalki z rytuału musiał się przy tym poluzować. Wyślizgnął się i upadł na ziemię. Czy w końcu się skończyło? Ostrożnie stanęłam na nogi. I wtedy zdałam sobie sprawę, że piętro... Nie, cały ten korytarz się zmienił. Jakimś cudem wszystkie pęknięcia i dziury zniknęły, a okna, które tu wcześniej były, teraz kompletnie się rozpadły. Nie byłam w stanie jednoznacznie stwierdzić, co ja właśnie widzę. Czy to była rzeczywistość? W jakim rodzaju piekła ja właśnie utknęłam? Czułam gęsią skórkę na całym ciele, a mój umysł jakby się wyłączył. Wtedy zobaczyłam kawałek talizmanu, wykorzystanego do rytuału Saichiko i wróciłam do zmysłów. Rany, muszę być bardziej ostrożna. Prawie to zgubiłam. Krasno minna no egao ga ukabu.
Podniosłam go, myśląc o Shigu stojącym koło mnie i wszystkich innych uśmiechających się i śmiejących się podczas rytuału. Moje ciało trzęsło się ze strachu, a wizja zamazywała się. To miejsce sobie ze mnie kpiło. Miłe wspomnienie przyjaciół było wszystkim, co mi zostało. Czemu? Dlaczego to się dzieje? Czyli innymi słowy, nie pozwolą nam skorzystać ze sceny do wydarzeń kulturalnych? Niestety nie. Mam pozwolenie, żeby jej używać, bo dostałam je na telefon, ale to chyba nic nam się nie zda, jeżeli osoby odpowiedzialnej nie będzie z nami. Anarchistyczny nonsens. Jednak niewiele możemy zrobić. Nasz doradca nie jest szczególnie znany ze swojego entuzjazmu, a zorganizowanie przedstawienia poza szkołą wiązałoby się z pewnymi problemami. I po prostu tak chcesz to zostawić? Wiesz, że scenariusz jest już gotowy. Może powinniśmy spróbować negocjować? To, że są dorośli, nie oznacza, że koniecznie zasługują na te wszystkie pełne szacunku frazesy, jakie mamy im dawać. Powodzenia! Co jest takie zabawne? Ach, nic takiego. Po prostu myślałam, jaki słodki masz wyraz twarzy, kiedy jesteś wściekły. Nie bądź głupia. Żartuję, żartuję. Naprawdę, jestem szczęśliwa, że jesteś tuż obok, by zdenerwować się czymś, co mnie zasmuciło. Wiesz, nie jestem dobra, jeśli chodzi o konflikty, więc to trochę odświeżające, by mieć ciebie, byś wściekał się za mnie. Oni tworzyli taki dobry duet. Dziwne, jak zawsze, rozumiem. Masz przez to na myśli, że mam olbrzymią osobowość, prawda? Kolejny powód, dla którego jestem dziewczyną z plakatów klubu teatralnego. Tak, możesz tak powiedzieć. Oczywiście jestem kimś więcej niż tylko aktorką. Również piszę scenariusze, zajmuję się produkcją, przygotowuję kostiumy. Ciężko jest być kobietą renesansu. Jesteś bardzo silna, Maju. Jesteś silną osobą. Nawet jeżeli wszystko idzie źle, zawsze jesteś uśmiechnięta. Jesteś osobą, która dba o rodzinę i przyjaciół dużo bardziej niż ja. Zawsze jesteś gotowa uronić łzę współczucia, gdy czasy są trudne, bez względu na to, kto patrzy. No dalej, Shig. Czy to ma być rodzaj podnoszenia na duchu, czy coś? To znaczy, to ty zawsze mówisz, że nie można na mnie polegać. Nie, teraz mówię z głębi serca. W końcu są różne rodzaje siły na tym świecie. Twoja jest
Jak powinienem to ująć? Obfita. To siła osoby, która nigdy nie słabnie. Nieważne jak trudne chwile cię czekają i nieważne jak wiele razy upadniesz, jesteś typem osoby, która zawsze spróbuje ponownie. To także znacząca siła, na tyle istotna, że nawet tak zimny człowiek jak ja może ją wyraźnie zobaczyć. To jest chyba najbardziej normalna, najbardziej urocza rzecz, jaką powiedział. To nieprawda, Shik. Ja nie jestem aż tak silna.